Witaj na kanale Odmładzanie na Surowo. Ja mam na imię Mariusz. Dzisiaj porozmawiamy o jodzie, a w zasadzie o 9 zaskakujących korzyściach z zażywania jodu. Jeśli oglądasz nas jakiś czas, to wiesz, że w zasadzie jedyny pokarm, który można by było nazwać suplementem, który zażywamy na co dzień, to jest właśnie jod. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, dlaczego to robimy. Robimy to od X lat, kilkunastu lat w zasadzie, od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się na przykład o tym, że jod może pomóc nam wchłaniać cysty. Kiedy Agnieszka miała cystę guzka na piersi, natychmiast zastosowaliśmy jod. To był nasz pierwszy powód. Nie dlatego, że tarczyca, nie dlatego, że inne powody, ale właśnie cysta. Wtedy dowiedzieliśmy się, że jod jest potrzebny, aby właśnie uregulować estrogeny, jak również, aby cysty mogły się wchłonąć, torbiele mogły się wchłonąć. I dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć właśnie o tych zaskakujących korzyściach płynących z jodu, poza tymi, które już znasz. Natomiast chciałbym troszeczkę więcej na ten temat dzisiaj powiedzieć i naprawdę bardzo ciekawe rzeczy Ci też przeczytać. Także pozwól, że zaczniemy od początku. Podają nam, że powinniśmy około 150 mikrogramów jodu dostarczać sobie na dobę. Nie jest to jakaś wielka ilość, ale jest to pierwiastek, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Pierwiastek ten występuje w naturze przede wszystkim i głównie tworzy się w morzu poprzez rośliny. To rośliny wytwarzają specjalne tlenki, ten jod się wydobywa, dlatego jeździmy nad morze, wchłaniamy sobie jod po to, żeby się dojodować. No i ten jod powinien teoretycznie unosić się wysoko do góry i skraplać się razem z deszczem, wracać do gleby, a później z gleby z powrotem do morza. Natomiast niestety tego jodu jest zbyt mało. Te chmury nie są w stanie zapewnić nam wystarczającą ilość jodu i w pokarmach czy w glebie, na której uprawiamy nasze rośliny, niestety tego jodu jest niewystarczająco. Mamy dostęp do jodu, tak jak wspomniałem wcześniej, poprzez zażywanie czy jedzenie wodorostów. Czyli jeśli zjadasz wodorosty, to możesz liczyć na to, że dostarczasz sobie wystarczającą ilość jodu. Natomiast według naukowców te 150 mikrogramów, które jest zalecane na dobę, jest niewystarczające. Przeprowadzono specjalistyczne badania, które sprawdzały, kiedy się najodujemy, kiedy tego jodu będzie wystarczająco w naszym organizmie. Wprowadzano jod dla uczestników badania, sprawdzano, kiedy jod pojawi się w moczu i okazało się, że tego jodu potrzebujemy wielokrotnie więcej niż podają nam naukowcy jako taką podstawę funkcjonowania. Jako ciekawostkę sprawdzono zawartość jodu w organizmie Japończyków i oni mają aż 100 razy, 100-krotnie więcej tego jodu niż jest nam zalecane. Dlatego pewnie pomiędzy 150 mikrogramów a 100 razy więcej gdzieś tam ta znajduje się faktyczna norma. I podaje się mniej więcej w literaturze, że około 2 miliardów, aż 2 miliardów ludzi ma niedobór jodu w diecie. Jest to brakujący pierwiastek. W jaki sposób się objawia na początku, kiedy możemy zobaczyć, że mamy niedobór jodu? Jeśli masz wysokie TSH. Wysokie TSH wskazuje, że tego jodu jest niewystarczająco. Dlaczego? Dlatego, że TSH jest wytwarzany przez przysadkę mózgową, aby skomunikować się z Twoją tarczycą, aby ta produkowała hormon, który nazywamy T4, który później zamienia się w naszym ciele na T3. Są to hormony, które powstają z jodu. Ta czwórka i ta trójka oznacza, ile tam jest molekułek jodu w tym hormonie. I kiedy TSH rośnie, to znaczy, że stara się Twoja przysadka mózgowa pobudzić Twoją tarczycę do wytworzenia odpowiedniej ilości hormonu. Ale z czego ten hormon ma wytwarzać, kiedy brakuje jodu w Twoim odżywianiu? Jeśli spożywasz rośliny morskie na co dzień, mieszkasz nad samym morzem, to być może tego jodu masz wystarczająco. Ale wszyscy inni, którzy nie spożywają takich roślin, nie mieszkają nad morzem, to niestety muszą liczyć się z tym, że tego jodu im brakuje. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym jodzie w zasadzie? Skąd on się wziął? Tak naprawdę pierwiastek został gdzieś tam na około 1800 chyba 11 roku wynaleziony, ale tak naprawdę już był stosowany i w czasach medycyny chińskiej parę tysięcy lat temu, jak również w czasach Hipokratesa. A Hipokrates to jest nasz główny mentor, że tak powiem, w projekcie Odmładzanie na Surowo i to, co on nam powiedział, czyli niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem, to jest to, co my na co dzień stosujemy. Dzięki temu jesteśmy zdrowi. Dzięki temu mamy nadzieję, że również Ty odzyskasz swoje zdrowie i pozostaniesz na całe życie zdrowy.
I dla Ciebie pytanie, skąd Ty bierzesz swój jod? Bo to jest najważniejsze pytanie, skąd bierzesz swój jod? Czy patrzysz na niego, czy patrzysz na zawartość jodu w swoim odżywianiu? Bo widzisz, to jest bardzo ważne. Twój jod, czy jod, który dostarczasz do swojego ciała, bierze udział, uwaga, aż w ponad 100 funkcjach w organizmie. To nie tylko tarczyca, o której wspomniałem wcześniej. Aż 100 różnego rodzaju funkcji w organizmie wymaga jodu. Potrzebujemy go mało, a jednak ten włącznik jodowy jest niezbędny do tego, żebyśmy prawidłowo funkcjonowali. I tak jak wspomniałem wcześniej, około 2 do 3000 lat temu, już o tym wiedzieliśmy, że tego jodu nam potrzeba i uwaga, w ten sposób leczono nam tarczycę sproszkowanymi glonami. Karmiono w czasach Hipokratesa sproszkowanymi glonami, również morskimi rybami, które wtedy jeszcze nie miały zanieczyszczeń, takie, które mają dzisiaj, i gąbkami. I pozwól, że Ci coś teraz przeczytam. Znaczenie źródła i obieg jodu w przyrodzie. Jod jest jednym z ważniejszych pierwiastków chemicznych koniecznych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu ludzi i zwierząt. Już Chińczycy w czasach przed narodzeniem Chrystusa stosowali niektóre produkty pochodzenia morskiego, np. ryby morskie czy sproszkowane glony z rodzaju Lominoria, aby zapobiec schorzeniom tarczycy. W czasach Hipokratesa 460-37 wieku przed naszą erą, sproszkowane glony morskie czy pieczone, opalane gąbki były nieodłącznym składnikiem ówczesnej diety ludzi, którzy mieli kłopoty z nadmiernym rozrostem gruczołu tarczycy. Jednak dopiero stosunkowo niedawno, gdyż na początku XIX wieku, w roku 1815, odkryto, że owa skuteczność stosowania produktów pochodzenia morskiego względem zapobieżenia powstawania wola było spowodowane obecnością jodu, pierwiastka odkrytego przez Curtiusa w 1811 roku. Obecnie skutecznym sposobem profilaktyki schorzeń wynikających z niedoboru jodu w wielu krajach świata, jak również w tym w Polsce, jest jodowanie soli kuchennej. Prawdopodobnie pierwszym, który zalecił używanie jodu w soli, był Coestel, który w 1895 roku zaproponował stosowanie tej metody w Austrii. W Polsce dopiero od 1996 wprowadzono model obowiązkowego jodowania soli kuchennej na poziomie 30 do 10 mikrogramów na kilogram soli. Obecnie uważa się, że minimalna ilość jodu zapobiegającemu powstawaniu wola tarczycy u człowieka wynosi 1 mikrogram na kilogram masy ciała na dobę. Pogląd, że jod jest podstawowym i niezbędnym składnikiem białkowej cząsteczki syntezowanej przez gruczoł tarczycy, zaczął nabierać kształtów tuż przed rokiem 1900. Około 1914 roku dr Kendali wyizolował krystaliczną tyroksynę z tkanki tarczycy. Pod koniec lat 30. zaś Harrington sformułował doświadczalną formułę dla tyroksyny oraz zaprezentował pogląd, że 40% całego jodu obecnego w gruczole tarczycy zawarte jest w hormonie głównym tarczycy, tyroksynie. Głównym światowym źródłem jodu są złoża seletry chilijskiej, gdzie jod występuje głównie w postaci jodanu wapnia. W Polsce wysoką zawartość jodu do 150 mikrogramów na decymetr sześcienny charakteryzują się solanki z okolic Skoczowa. Wydaje się, że najważniejszym źródłem jodu w atmosferze są morza i oceany. W wodzie morskiej zawartość jodu wynosi około 50 mikrogramów na decymetr sześcienny, co jest 10 do 100 razy wyższą zawartością niż w wodzie deszczowej. Jod w wodzie morskiej występuje głównie w formie jonów nieorganicznych jako jon jodanowy lub w mniejszych ilościach jako jon jodkowy. Oba te jony na skutek fitochemicznej oksydacji, jak również przy udziale atmosferycznego ozonu oraz przy znacznym udziale fitoplanktonu z niektórych wodorostów morskich ulegają przemianie do jodu pierwiastkowego. Także jak widzisz, jod stosowany już był od dawna. Co prawda nie wiedzieliśmy, że to jest akurat jod, ale wiedzieliśmy, że potrzebujemy sięgać do oceanów, aby zadbać o swoją tarczycę. Ale właśnie nie tylko, bo przez te ostatnie 100 lat okazało się, że jod nie tylko pomaga tarczycy, ale pomaga na wiele innych schorzeń. I tak jak wspomniałem, odkrycie 1815, jeśli chodzi o naszą tarczycę, jak również od 1896 roku pierwsze jodowanie soli, ale zobacz, dopiero w 1996 nastąpiło to w Polsce. Natomiast jodowanie soli według naukowców nie jest skuteczne, ponieważ jod jest pierwiastkiem lotnym.
I sól, która stoi na półce, która czeka na swojego konsumenta, niestety traci ten jod. Po otwarciu pudełka czy po otwarciu opakowania ten jod się również ulotni. Dlatego jod trzeba spożywać od razu. A teraz pytanie, czy brakuje mi jodu? Jak mam to sprawdzić? Skąd mam wiedzieć? Wspomniałem już o TSH, czyli jeśli TSH idzie w górę, a w dół lecą T4, T3, to znaczy, że brakuje ci jodu. To jest taki pierwszy czynnik, który możesz sobie określić. Wtedy powalnia metabolizm, czujesz się osłabiona, robi ci się zimno w dłonie, w stopy, generalnie lecą włosy, mogą lecieć brwi, możesz na przykład zyskać wąsy i różne inne przypadki, które towarzyszą najczęściej niedoczynności tarczycy. Ale pierwsze i najważniejsze pytanie, nie czekając jeszcze na TSH i na wynik TSH czy T4, T3, warto sobie zadać, czy jesz pokarmy z morza? Czy zjadasz pokarmy z morza? Bo jeśli zjadasz pokarmy z morza, to możesz na to liczyć, że tego jodu tam troszeczkę będzie. Ale nie wszystkie, bo widzisz, jeśli to jest pierwiastek lotny, jeśli jod jest pierwiastkiem lotnym, tak, to jeśli wrzucimy na patelnię taką rybę i zaczniemy ją tam smażyć, no to przecież to ulotni się, tak? Co z tego, że ta ryba miała trochę jodu, jak ten jod wypłynął? Dlatego dużo lepsze na przykład są glony morskie. My bardzo dużo spożywamy glonów morskich w naszym odżywianiu, w naszej diecie. W naszych książkach kulinarnych znajdziesz informacje, jakich tych glonów używamy. Ale to nadal jest forma, która może stracić po swojej drodze bardzo dużo jodu. Dlatego my wspomagamy siebie dodatkowo jeszcze jodem i powiem Ci na końcu jakim. Następne. To, co już wspomniałem, TSH, czy masz wysokie i czy robiłeś sobie test jodowy, jodyną. Jest taki specjalny test, który możesz sobie przeprowadzić. Kupujesz jodynę, taką zwykłą, z gliceryną w sklepie i smarujesz sobie wewnętrzną stronę swojego łokcia, czy nadgarstka, czy wewnętrzną stronę nogi. Smarujesz sobie około 5x5 cm taką plamę, jakimś wacikiem, jakąś gazą, jakimś patyczkiem na przykład do ucha. Smarujesz sobie. Ważne, żeby nie wymazać niczego, tak? No bo to jest brudzące strasznie ta jodyna. No i patrzysz i obserwujesz. Posmarujesz i jeśli znikło w przeciągu godziny, 60 minut, to znaczy, że na pewno brakuje Ci jodu. Czasami może to troszeczkę dłużej potrwać. Jeśli ta plama zblednie, stanie się bardziej taka, nie wiem, pomarańczowa, jasna, żółta i tak dalej, czyli zblednie, to znaczy, że ten jod się wchłonął, który żeś posmarowała na rękę, czy na ciało, na skórę i dlatego tego jodu potrzebujesz. To, co jest bardzo fajne, jeśli chodzi o jod, tutaj od razu chciałam o tym wspomnieć, jod może usuwać metale ciężkie. Wielokrotnie wiele osób pyta, Mariusz, a jak usunąć sobie metale ciężkie? Zwłaszcza, kiedy przyjęliśmy na przykład keczup na potop chiński, tak? Jak sobie usunąć metale ciężkie, które tam na pewno się znajdowały? I jod może związać te metale ciężkie i pomóc je wydalić na zewnątrz. Jakie to metale ciężkie? Na przykład rtęć. Skąd może się znaleźć rtęć w naszym ciele? No na przykład właśnie z tych ryb. Te ryby, które dzisiaj spożywamy, niestety zawierają olbrzymią ilość rtęci, która może nam szkodzić, ale tak jak powiedziałem, jest na pewno dużo rtęci w keczupie. Bardzo często była używana do różnego rodzaju keczupowań. Ja przypomnę tylko takie stemplowanie w rękę. Wszyscy kiedyś praktycznie przyjęliśmy jakąś tam dawkę czegoś i kiedyś, nawet chyba do dzisiaj się używało rtęci właśnie jako jeden ze składników właśnie keczupu. Następny ołów usuwa, pomaga usunąć ołów. Skąd się bierze ołów w naszym ciele i dlaczego jest taki groźny? Bo powoduje zmiany nowotworowe. Ołów może się znajdować w wodzie. Nadal jeszcze jest mnóstwo rur, dużo kontaktu z ołowiem, jeśli chodzi o wodę. Może znajdować się w powietrzu. Niestety mamy samoloty, które latają nam nad głową. Co prawda, niby paliwo jest bezołowiowe, tak nazywa się bezołowiowe, ale nadal jest mnóstwo aerozolów, które zawierają ołów. No i niestety pestycydy, których jest coraz więcej na świecie, zwłaszcza przy produkcji zwierząt, ponieważ używa się pestycydów głównie, tam najwięcej tych pestycydów idzie, żeby wyhodować kukurydzę i zboża, żeby nakarmić bydło. I tam sypie się te pestycydy na te uprawy, to później trafia do mięsa i to później trafia do naszego ciała. Następnie fluor i tutaj oczywiście pasty do zębów. Też jest dla nas szkodliwy i brom, którego zaczęto dodawać do mąki, do pieczywa. I każdy z nas kiedyś tam jakieś pieczywo zjadał i tego bromu możemy mieć w swoim ciele za dużo. Wystarczy, że zaczynamy zażywać jod. Jod może związać te pierwiastki i możesz wydalić to z moczem. A
A teraz jod i te zaskakujące korzyści, o których Ci obiecałem. I pierwszą i najważniejszą, którą chciałem dzisiaj wymienić poza tarczycą, i za momencie, gdy idziemy też do innych, jest nasz układ odpornościowy. I tutaj najwięcej informacji pragnę Ci na ten temat przekazać. Wszyscy wiemy o tym, że potrzebny nam jest cynk do tego, żeby ten układ odpornościowy działał poprawnie, że witamina C, żeby wspierać działanie układu odpornościowego, trenować go tak naprawdę, bo tu nie chodzi o to, by ten układ odpornościowy był za silny. On ma być po prostu wytrenowany i musimy go trzymać w balansie. Ale okazuje się, że jod jest niezbędny do tego, żeby układ odpornościowy był dobrze wytrenowany i aby był wzmacniany, aby był w stanie poradzić sobie z różnymi najeźdźcami. Przede wszystkim wzmacnia tak zwane komórki dendrytyczne. Co to są komórki dendrytyczne, powiesz? Ano słuchaj, w naszym ciele mamy tak zwaną odporność wrodzoną, to co dostajemy od swojej mamy, to co wysiemy z mlekiem mamy i tak dalej, ale też odporność nabytą. Czyli na przykład spotkaliśmy się z jakimś zagrożeniem i nasze ciało się wytrenowało właśnie w tym, żeby poradzić sobie z tym zagrożeniem. I aby te dwie odporności działały ze sobą dobrze, aby stworzyć taki most, połączenie pomiędzy nimi, potrzebne są komórki dendrytyczne. Dendrytyczne komórki pomagają działać i jednemu układowi odpornościowemu i drugiemu, aby one mogły działać razem, aby tam była między nimi dobra komunikacja. Jod jest niezbędny do tego, uwaga, aby pobudzać komórki B, czyli limfocyty. Wszyscy wiemy, co to są limfocyty. Nie trzeba tutaj zbyt wiele tłumaczyć. Okazuje się, że jod jest niezbędny do tego, aby wspierać produkcję i działanie komórek typu B. Pobudzenie fagocytów, które spochłaniają patogeny. Fagocyty to są takie komórki, które zjedzą wszystko. Czyli takie po prostu zjadły jakieś tam, powiedzmy, patogeny, które są w naszym ciele. Jod jest niezbędny, aby te fagocyty działały poprawnie. Następnie wzmacnia komórki NK. Co to jest NK? Natural killer, czyli naturalni zabójcy, których potrzebujemy w naszym ciele, są to takie komórki, które przychodzą, dochodzą do komórki, robią w niej dziurę, wpuszczają specjalny materiał do środka i niszczą na przykład wirusy albo zmiany nowotworowe. Te natural killer są niezbędne. Jeśli ktoś zmaga się z nowotworem albo z jakimiś wirusami, niezbędne są te komórki i tutaj jod jest niezbędny, żeby to funkcjonowało poprawnie. Pomaga cytokinom. Co to są cytokiny? To jest tak naprawdę są komórki komunikacji. To są komórki komunikacji pomiędzy różnymi, nie wiem, całym wojskiem. Wyobraź sobie, że mamy wojsko w naszym ciele, te wszystkie komórki, ten cały układ odpornościowy, ten układ obronny. No i potrzebna jest komunikacja, żeby po prostu to się nie rozwaliło, tak? Że nagle tutaj mamy jakiegoś najeźdźcę i wiesz, wyciągamy najcięższą armię, walimy do tego czołgami, walimy, a to się okazało, że biodro nam odpadło, tak? Potrzebne są cytokiny, aby regulować tą komunikację, aby wysłać tyle tego wojska, ile trzeba, żeby wystrzelić tyle amunicji, ile trzeba, także to jest niezbędne. No i uwaga, to co będzie najważniejsze, jod jest niezbędny, jeśli chodzi o naszą, czekaj, co to było? Pamięć, jeśli chodzi o naszą pamięć. Jod jest niezbędny i tutaj jod jest niezbędny na przykład dla dzieci. Jeśli mama ma niedobór, która nosi dziecko w ciąży, która jest w ciąży, jeśli mama ma niedobór jodu, to dziecko może mieć niższe IQ, może się wolniej rozwijać, może się słabiej uczyć. Dlatego mamy tak ważne jest, żeby tego jodu zażywały bardzo dużo. Dzieci również potrzebują jod, aby mogły się prawidłowo rozwijać, ponieważ jod jest odpowiedzialny również za pamięć. Bierze udział w tworzeniu pamięci w naszym ciele. Tak samo pamięci w układzie odpornościowym. No bo na przykład ten cały układ, ta odporność nabyta, aby nie zapomniała, jak sobie poradzić z danym patogenem, potrzebuje właśnie jodu, aby ta pamięć została i żeby nie musiała się uczyć na nowo całego tego zamieszania. Następna rzecz to, uwaga, to co mówiłem na samym początku, pomaga zmniejszyć cysty, guzy, torbiele. Mówi się wręcz, że jak jest niedobór jodu, to te cysty rosną. Tak samo jak tarczyca rośnie, tak, pojawia się po prostu powiększany jest gruczoł tarczycy, pojawia się wola czy wole i tak samo i cysty i różnego rodzaju zmiany, które właśnie się rozwijają, zwłaszcza w ciąży. Bo widzisz, bardzo często jest tak, że kobieta, która jest w ciąży, pojawią jej się cysty na jajnikach. Dlaczego? Dlatego, że dziecko wysysa jod i dlatego trzeba dojodować mamę.
I tutaj pomaga zmniejszyć te cysty. Te cysty pomagają się wchłonąć. Gdzie te cysty powstają? W piersiach, jajnikach, macicy, a także na tarczycy. I teraz jak te cysty, o niej nie zadbamy, mogą zamienić się na guzki, a potem mogą się zamienić na zmiany nowotworowe, tak? Tutaj jod jest niezbędny. Jod ma działanie antynowotworowe, antyrakowe i pomaga regulować estrogeny. Zwłaszcza u osób, które mają dominację estrogenową. Jest w stanie pomóc balansować ten estrogen w naszym ciele, dlatego ten jod jest niezbędny. Uwaga trzecie, bardzo ważne, pomaga zlikwidować znamiona skórne i brodawki. Nie wiem, czy wy to pamiętacie, ale kiedyś wszyscy smarowali sobie jodyną różnego rodzaju zmiany na skórze. Brało się jodynę i się po prostu smarowało. I za jakiś czas ta brodawka, ta zmiana odpadała, tak? No, była to podstawa w ogóle funkcjonowania kiedyś. Jodyna to była w każdym domu, a dzisiaj to właśnie nie wiem, jak to jest, tak? I jodyna była podstawą leczenia. W zasadzie przez 200 lat, przez wiele, wiele pokoleń leczono jodyną. Używano jodyny i przy odkażaniu, i przy różnego rodzaju chorobach, ale szczególnie właśnie przy chorobach związanych z tarczycą. Po czwarte, pomaga w pozbyciu się przykurczu Dupuytrena. Tak, jest dziwne nazwisko. Co to jest za przykurcz? Skurczają ci się palce, tak? Mamy niektórzy takie różne zmiany w naszym ciele. Dupuytren opisał tą zmianę. Jest to przykurcz palców. Okazuje się, że kiedy używamy jodu przez co najmniej miesiąc czasu, ale do środka i też na zewnątrz aplikujemy, to okazuje się, że możemy zauważyć zmiany. Ja sam tego nie obserwowałem, jest to opisane w literaturze, także jeśli masz taką sytuację, nie sądzę, że to jest zbyt częsta choroba, że tak powiem, ale jeśli taka jest u ciebie albo znasz kogoś, to warto zastosować jod. I uwaga, następne, likwidacja blizn. Czy wiedziałeś o tym, że blizny można sobie złagodzić, a wręcz zlikwidować, które masz na ciele? Czy to będą blizny po cesarce, czy to będą blizny w ogóle po jakichś skaleczeniach i tak dalej? Smarujesz przez miesiąc miejsce, gdzie jest blizna, nawet mogą wyrosnąć tam włosy. I tutaj bardzo ważna rzecz. Kiedyś żołnierze na wojnie mieli ze sobą flaszkę. Ale nie flaszkę, żeby się nawalić, ale flaszkę, żeby właśnie zdezynfekować ranę, żeby ta rana szybciej się goiła. Każdy nosił na sznureczku w takiej fiolce, nosił właśnie jodynę, nosił jod, ponieważ okazało się, że szybciej goją się rany dla żołnierzy i dużo więcej osób przetrwało wojnę. Dużo więcej osób wróciło do domu, kiedy pojawiła się jodyna. Uwaga, numer 6, lecimy, łagodzi depresję, poprawia nastrój. Jeśli masz takie problemy, zacznij zażywać jodu. Może to ze względu na tarczycę? Może nie wiadomo tak naprawdę, ponieważ to nie jest jasne. Literatura nie jest jasna. Zauważono tylko, że jod, zażywanie jodu poprawia stany depresyjne, poprawia twój nastrój. Nie wiadomo dlaczego. Nie wiadomo, nie jest opisane, nie będziemy tutaj wymyślać do tego żadnej teorii. Po siódme, powstrzymuje rozwój, a nawet zmniejsza kamienie w śliniankach przyłusznych. Też nie jest to zbyt częste, ale no, ślinianki są niezbędne do tego, żebyśmy mogli trawić, żebyśmy wytwarzali ślinę, tak? Jeśli pojawiają się tam kamienie, zrosty i tak dalej, jod jest niezbędny do tego, żeby je rozpuścić, ale też powstrzymuje, żeby one się rozwinęły. Uwaga! To, co jest ważne, tego zaznaczyłem to odrębnym kolorem, to jest balansuje estrogeny. Wspomniałem już o tym wcześniej, ale to jest bardzo ważne, ponieważ ostatnio mówiłem wam o menopauzie, tak? I tutaj bardzo ważny element, jod łagodzi wybuchy gorąca. Bardzo ważny element, który jest niepotrzebny przy menopauzie, wybuchy gorąca, ale też inne objawy, tylko ten jest najbardziej opisany. Jod jest w stanie złagodzić te wybuchy gorąca i uwaga, łagodzi trądzik torbielowaty. Być może dlatego również, że jest związany z estrogenami, ale jeśli masz, dzieci głównie mają problemy z trądzikiem właśnie torbielowatym, jeśli masz tutaj te problemy, zmiany na skórze, warto zastosować jod i wewnętrznie, ale też zewnętrznie. Na przykład do jakiejś butelki ze sprayem wziąć sobie, nalać Jodimax, o którym za momencik wam opowiem, i popryskać sobie na właśnie te zmiany. I teraz, gdzie możemy tego jodu dostać? Tak jak wspomniałem wcześniej, rośliny morskie, tak zwany sea kelp. Jeśli ktoś ma sea kelp, to może z tego korzystać, tak? Może to być w formie proszku, może to być w formie tabletek, ale oczywiście jest to jakaś forma takiego, powiedzmy, przemysłowego, już przetworzonego jodu. Ile tam tego jodu jest? Jaka jest zawartość? Ja tego nie wiem. Trzeba by było indywidualnie sprawdzić każdego producenta, ile faktycznie w tym sea kelp, w tych roślinach morskich jest tego jodu.
Ze swojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć i z tego, co rozumuję, jeśli chodzi o naszą naukę na temat zdrowia, to ten jod niestety stamtąd może się ulatniać. Ile tego jodu się ulotni z takiego suplementu? Ja tego nie wiem. Następne może być jod. I myśmy zaczęli właśnie kilkanaście lat temu zażywać płyn Lugola. Płyn Lugola, lepszy, gorszy, cholernie niesmaczny, że tak powiem. Wszyscy pamiętamy, jak żeśmy musieli wypić płyn Lugola, kiedy był wybuch elektrowni w Czernobylu w 1986 roku. Natomiast my żeśmy przez wiele lat ten płyn Lugola zażywali. Agnieszka sobie smarowała również pierś płynem Lugola. I zażywaliśmy to przez wiele lat. Na szczęście pojawiła się inna opcja. I tutaj bardzo ważna rzecz, którą pragnę jeszcze, zanim powiem o innej opcji, zaznaczyć. Możemy zażywać doustnie tylko i wyłącznie jod, czy płyn Lugola, który jest bez gliceryny. Patrzysz na opakowanie, jest chyba tylko 2 czy 3 preparaty w Polsce, właśnie ten płyn Lugola, gdzie nie ma gliceryny. Myśmy specjalnie zamawiali sobie w Anglii, w Wielkiej Brytanii. Kupowaliśmy na Amazonie specjalny płyn Lugola, który nie zawiera gliceryny. Glicerynę możesz zastosować sobie na zewnątrz, ale nie możesz jej zażywać do środka. I już o tych żołnierzach wspomniałem, oni właśnie nosili ze sobą w tych swoich tam buteleczkach właśnie jodynę ze sobą na wojnie. Ale to, co jest najważniejsze, i po to, żeśmy się dzisiaj też spotkali, chciałem Wam raz jeszcze powiedzieć, że mamy nowy produkt. I to jest produkt, który jest z nami związany. To jest produkt, który nazwaliśmy Jodimax. Jest to produkt, który, uwaga, jest wodą wydobytą z podziemi, 200 czy 300 metrów z podziemi, z dużą zawartością jodu. Po prostu znaleziono wodę, wydobyto wodę, okazało się, że jest mnóstwo pierwiastków różnego rodzaju. Naukowcy, badacze twierdzą, że prawdopodobnie jest to pozostałość po jakimś morzu, które zostało zakryte po prostu jakimiś tam skałami i tak dalej. Ja tam do końca nie wierzę w takie teorie, ale w każdym bądź razie jest woda, która znajduje się w Czechach. Słowacy ją wydobyli i butelkują tą wodę i ona zawiera bardzo duże ilości jodu. Jeśli będziesz zażywać 26 kropelek tego Jodimaxu dziennie, nie przesadzisz z dostarczaniem jodu. Jest to smaczne, jest to takie słonawe lekko i warto to zażywać. Znajdziesz to na stronie jodimax.pl, którą żeśmy założyli i naprawdę zachęcam Cię do tego, żebyś z tego skorzystał. Mam nadzieję, że to, co przekazałem, było wartościowe. Pragnę Twojego zdrowia. Pragnę, żebyśmy wszyscy byli zdrowi, bo jak jesteśmy zdrowi, to wszystko jest w porządku. I mam nadzieję, że dzięki temu, że wprowadzisz sobie Jodimax, wprowadzisz sobie naturalny jod do swojego organizmu, to i tarczyca zacznie pracować poprawnie, układ odpornościowy będzie wzmocniony, znikną cysty, znikną zmiany na skórze i będziesz się czuć świetnie, czego Ci naprawdę serdecznie życzę. Dzięki za wszystkie paluszki, dzięki za wszystkie serduszka, dzięki za to, że się dzielisz tymi materiałami i mam nadzieję, że rozumiesz teraz, dlaczego przez ostatnie kilkanaście lat codziennie zażywamy jod w płynie. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.